Widzowie moi drodzy, szykuje się dzisiaj gruby content, naprawdę, musicie mi uwierzyć. Już mam trochę przygotowane, ale zanim, to jak zostawicie 293 łapki w górę, to jutro postaram się zrobić dwie ikony, te oto, gdzie one są. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, a możecie płacić przelewem, blikiem albo paysafe cardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym Wahoo macie 5% taniej, a link do strony macie w opisie. Tutaj były, się schowały. Piki dwa z ikoną, takie 90+. Nie mam na tyle foderu, ale dzisiaj na pewno wypadnie, bo mam coś przygotowane. Na samym starcie jeszcze powiem, że codziennie filmy są o 13, więc zasubskrybuj, żebyś nie przegapił, bo po co możesz przegapić, jak możesz nie przegapić? Możesz się dowiedzieć, na czym zarabiam kasę, jak robię najlepszy skład na świecie od zera, bo ja wiem, że zrobię. Ja już wiem, ja już to czuję po prostu, ale zanim przejdziemy do otwierania i zanim pokażę wam, z czym mam problem, bo mam mały problem, no to standardowo, na czym zarabiałem karty specjalne na każdej od 3 do 10 tysięcy nawet profitu, bo tego Immobile za 18 koła wygrałem, poszedł za 3 dychy. Na tych nominacjach TOTS po jakieś 3-4 tysiące, nawet 5, na TOTSie tym chyba z 5 koła, na katę pokazywałem, był kupiony za 3 dychy, 30 chyba 250, Pulisic za 2 dychy z kawałeczkiem, Rebic był za chyba 15, bo 16 koła, Simona kupiłem po cenie Quixelu, na Guendouzim parę koła, Coleman był pokazywany też za 16 albo 17 kupiony, dwie karty jaja w górę, maksymalnie 32 koła dałem, jednego mam za 30, drugiego za 32, jakieś tam herosy, jeden Alogurian, informy mi zostały i się sprzedały. No i ogólnie tak, to mogę wszystko usunąć i po pierwsze, problem mam z Alogurianem, bo był po 25 koła, ale ja byłem w robocie, nie mam webapa, nie wiem jak wystawić, jest po 2 dychy teraz. Nawet po 18,5 tysiąca, no powinienem zarobić na tym, nie? Tylko, no niestety, byłem w pracy i nie sprzedałem, zarobiłbym drobne, bo po 23 brałem, tak trochę ryzykowna opcja to była, ale no zarobić bym zarobił, ale nie zarobiłem, bo byłem w pracy, no takie życie, jeszcze mi został Zambo w ogóle. Adeyemiego miałem sprzedać do 19, ale stwierdziłem, że nie będę sprzedawał, bo stoi za tyle, ile go kupiłem, tyle samo, a myślę, że jeszcze sobie podrożeję po tym, jak wyskoczył z paczek, no i tak. W ogóle patrzcie, że już informów nie ma za 12750, to jest śmieszne, mówiłem o sposobie, żeby brać je za dychę na snajperce i wchodziły jak masełko, a teraz to nawet ich nie ma. Jakby tocy były za 22 tysiące do kupowania, to bym sobie na pewno kupił, bo po 27, no na luzie to schodzi, na luzie. Dzisiaj się SBC odświeżyło, oczywiście sobie te SBC zrobimy, ale jak spadną nawet do 23,5 koła, to biorę za cały szmalec i mam to gdzieś. Zmiennokształtny tydzień trzeci właśnie. Jest nowa drużyna zmiennokształtnych, ja nawet nie wiem jaka, więc sprawdzę sobie razem z wami. Ja sobie odpalę na drugim monitorze, a wam wrzucę w tym momencie screena. Fajny jest ten Pogba, Luis Figo ciekawy, a Henry ciekawy, świński Tiger, ale bym sobie nim zagrał. Maguire jest. Maguire 95. Ten Maguire ma jeszcze 5 gwiazdek sztuczek. A ja mówiłem na samym początku serii, że Maguire nie trafi do najlepszego składu, ale no kurde, no nie odmówię sobie z testowania tego Maguire'a, naprawdę. Ale dobra, przejdźmy do kontentu, bo paczkę z ikoną raczej pika mam już przygotowanego, ale zanim to, to pokażę wam, z czym mam problem, bo w Food Champions mam 5-8, nie? I ogólnie grałem składem z Bundesligi, zrobiłem sobie jakiś tam składzik z Nkunku, Kolomuani, Tocem, to w sumie mogę już te karty z Bundesligi sobie wystawić, żeby mieć więcej kasy. Ale zaraz to zrobię, bo skład mój z Arabii Saudyjskiej na zadania prezentuje się w ten sposób. No naprawdę, nie ma lepszych obrońców, tym się nie da grać. Nie chciałem kupować żadnego Romarinho, ani żadnego Totsa Taliski, tylko gram zwykłymi po prostu po 600 coins, już tam 700 za sztukę płaciłem. Taliska nawet, no, nawet niewymienne mam. A nie chciałem po 150 koła za Totsy płacić od sztuki. Te CDM-y też takie, no, o kant dupy rozbić. I ogólnie na 8 meczy z Arabii Saudyjskiej tymi grajkami wygrałem jeden. Premia za mistrzostwa FUT, proszę bardzo. No, no nie wygląda to za dobrze, mam nadzieję, że się uda. Jeden meczek dzisiaj tym zagramy, pokażę wam, że no, to nie jest wcale takie proste, ale zrobimy tak, widzowie, zrobimy tak. Zanim meczek, to mam tutaj już parę paczek gotowych, ale najpierw Icon Pick, bo żeby się dokopać do paczek, to muszę Pickensa z ikoną otworzyć. Oczywiście zrobimy go sobie zasłaniając. Więc co, Icon Pick i później meczek Food Champions i później same dowalone paki. Jedziemy, proszę bardzo. Nie będzie duplikatu, bo chyba nie ma prawa być. Od razu sobie odsłaniamy od dołu. Dobra, Icon Prime. Dobra, to jest nadzieja, tu jest nadzieja. No szkoda, że nie ikona Toty, bo bardzo bym chciał Ronaldinho dostać. Ale tutaj to może być jakiś obrońca. A, to jest ten, to jest urodzinowa, dobra, bez DZI. Myślałem, że prime'owa, nie zobaczyłem tej tutaj obwódki na dole, tej wiecie, bardziej kolorowej. Ale DZI, no nie jest tragiczny, ale może być tutaj... Seedorf to nie, ale tu może być lepiej, tu może być wspaniale,
wyśmienicie. To jest Xavi, 100%. Albo Lam. No to niezły Xavi. Ale dobra, wezmę te za jego, bo on jakkolwiek się przyda. On chyba i tak nie jest nawet jakoś, no właśnie, 100 tysięcy. Także Icon Pick nie zwrócił się, ale to jest jedyna karta, która jakkolwiek, jakimś cudem może się do składu przydać. Jeszcze z paczkami polecimy. Dawajcie znać, czy wam coś wypadło fajnego, czy nie. Czy robiliście Icon Picki, czy też wam leci aż taki syf z tych Icon Picków. A jak ktoś jeszcze ogląda ten film, to niech napisze w komentarzu, lubię kapcie. 3, 2, 1. Jak kogoś ciekawiam, jakie będą paki jeszcze później, to tak, na pewno paczka z tocem wymiennym, na pewno paczka 10.8.4+, na pewno ta paczka 5x8.5+, a resztę to zobaczymy, co tam jest do odebrania, bo trochę widziałem, że jest. Nie ma karty specjalnej, szkoda. Kurde, już myślałem, że Mekambe, ale Benzema 91 na pewno fajny foderek, tak? Na pewno będzie przydatny w dzisiejszym i w jutrzejszym i w pojutrzejszym materiale. Gdzieś go na pewno ulokuję. Jeszcze od razu sobie zróbmy podgląd, bo wczoraj nie zrobiłem, bo pad mi się rozładował. O ty! Podgląd! Podgląd się zwrócił! Podgląd się zwrócił! Podgląd się zwrócił! To jest niemożliwe! To jest ta moc, którą przyniosłem na dzisiejszy odcinek. No jak już się podgląd zwrócił, to nie może być źle, to będzie to podcinek. Dobra, to walę na Quixel i robię podgląd jeszcze jeden. Dawaj maraton podglądów. Teraz Shapeshifter Maguire wymienny, sprzedam go szybko i sobie odkupię później taniej. Ale no, jeden podgląd, który się zwrócił, raz na... Nie wiem, kiedy mi się ostatnio zwrócił, bardzo dawno, musi wystarczyć. Dobra, to czas się trochę pomęczyć srebrnym składem, srebrnymi obrońcami z Arabii Saudyjskiej i non-rarami na CDM-ie. No naprawdę, no to jest tak opornie to idzie, serio, no na 7 meczy wygrałem 1, czy tam na 8, czy tam na 6, już nawet nie wiem ile, strasznie ciężko się tym gra. Bo ogólnie nie widziałem nikogo, kto by grał tymi składami pod zadania Food Champions, chyba tylko ja jestem jakiś na tyle dziwny, na tyle chory, albo nie wiem co, że tymi składami po prostu chcę sobie odblokować lepsze paczki tego za zadania, z foderem przynajmniej, bo to na takim koncie bardzo się przydaje, no ale no ciężko. Pa, co się dzieje? Chris Rolo! Chrisu, dlaczego? No to już mógłby być 1-0, gramy na krótko, firmóweczkę i wrzuta V... Nie zdążyłem? Ale może przejmę, nie przejmę. No patrzcie, jak ten QLR biegnie. Patrzcie, co robią moi obrońcy, nie? Ja się przełączyłem na obrońcę już po tym, jak on się wylał. Po prostu. Dobrze, że mam chociaż normalnego bramkarza, bo no, ten toc grochi, nie wiem, ma, daje radę. Obrona się wylała. Grochi, jesteś super. To jest top 1 bramkarzy, naprawdę. Ja grałem już, no, 7 albo 8 meczów tym składem i najlepszym zawodnikiem jest po prostu bramkarz. Raz gościu miał strzelone 3 bramki, a czekaj, bo oddałem mu za darmo. No i po co ja go pochwaliłem? No ale chciałem powiedzieć, że raz gościu miał 3 bramki strzelone, a 8 oczekiwanych, bo Grochę wszystko bronił, no ale... No ale pochwaliłem i co? I straciłem. No ja nie wiem, czy ja to zadanie dokończę, bo... Nie wiem, ciężko jest to wygrać strasznie. Tym się nie da biegać. 2-0. No i tak to się żyje. Czerwo będzie. Będzie czerwo, no. Nie da się. Znaczy... Ja wiem, że ja nie jestem jakiś mega dobry, ale no tym się kuźwa nie da grać, no nie ma żadnych obrońców w Lidze Saudyjskiej, jest tylko Hegazi, który mi kompletnie nic nie da, bo co z tego, że będę miał jednego, jak trzech to jest totalna kaszana. Czy wy widzieliście, jak ten Taliska tu uderzył? To są męczarnie, to jest katorga, ja nie wiem, czy ja nie poczekam po prostu z resztą meczu do niedzieli wieczór i nie będę liczył na to, że ktoś mi to odda, bo inaczej to nie widzę tego, żebym ja to zadanie zrobił. O, na karnego go nadziałem, dobra. Jest szansa na powrót, szybkie uderzenie w lewe okno, ja nie zmieniam. Chris Roll, o, to właśnie to. O, Chris Rollo, świetnie do Loguriana, gościu, nie! Fake shot! Lob! Nie, no co? Ale to z waszych... Nie trafiłem w piłkę. No ale no... Jakim silwerkiem ciężko mi jest trafić w piłkę. No przybili, że... Prawe okno wali. Też tak w lewo. No ale dobra, dwie brameczki odrobione, może trzecia. Jeszcze Chrisem
Rolo na szybko przed przerwą. No nie, 3-2. Nie jest tragicznie, nie? Nie jest tragicznie. Dwie bramki się odrobić udało. Może coś z tego być. Ładnie. Coronado. On musiał! Walnąłem w mikrofon, przepraszam. No ale mamy 3-3. Ze srebrną obroną grając w 10 z typem, co ma... No, co on tu miał? Bo już zapomniałem. Jest Rodri, Pires, Petrczak za SBC. No fajne ma ogólnie karty. No może nie jest to jakiś top 1 składów, ale... Ale jest fajny, już się bałem, nie? Ale porobiony tu zostałeś! Ale porobiony, gościu! Ale Gurian strzela na 4-3! No nie wiem, jak ja to wygram, to ja naprawdę nie uwierzę, nie uwierzę. Panowie, łapcie ich, łapcie ich! No i nawet jak złapał, to on mu nie zabierze piłki, bo po co? Nie wiem nawet, kto się tam wrócił, ktoś z żółtą kartką, ale wiem, że szansa była na kontrę, szansę na kontrę zaprzepaściłem i jest taka dziura! Taka dziura. Jezus Maria, tu nikogo nie ma, ludzie! Tu nikogo nie ma, ale skrochi! Nie wiem, kurde, ten mecz to jest taka karuzela emocjonalna, że masakra. Dawno się tak nie emocjonowałem żadnym spotkaniem, powiem wam, bo nie dość, że to spotkanie na odcinku, to podwójnie jest dla mnie ważne, żeby je wygrać, a to jeszcze gram z czerwoną kartką i srebrną obroną, Alovarian, czemu taki strzał? Ale firmóweczkę walimy. Jak stracę piłkę, to pewnie będzie gol, ale firmówka. Raz, a dobra, no, dawaj. Nie wyskocz. Ale może przejmę. Nie przejmę. No przecież tymi obrońcami to się nie da, no. Co to jest za szrot? Jeszcze chłop będzie cieszynkę robił, że na trzech srebrnych obrońców się strzelił, no. Ustawiam taktykę, żeby jakkolwiek obronić, odrobić. Mógłbym kogoś wprowadzić, ale no pola do manewru to ja nie mam żadnego. Mógłbym obrońcę wcześniej wprowadzić, ale no teraz to jak przegrywam, nie będę wprowadzał. Jak coś, to jeżeli chodzi o obrońców, to kryterium było, że miał dużo tempa, nie? No i to i tak nic nie daje, no. W dodatku mamy ich tylko trzech. Jest! Nadziałem go! Taki był pomysł, żeby go nadziać na kar... W prawo wale. Chciałem w lewo, ale zmieniłem i ostatecznie... Chris Rolo. Jak ja się uwielbiam. Nie. No nie. 85. minuta i bramka w plec. Coronado! Nie byłeś na spalonym? No jak byłeś? No i to tak działa, nie? To tak działa. No pociesz się, że wygrałeś ledwo na srebrny skład z czerwoną kartką. O, oddał za darmo, ale ten Coronado to nawet sobie tego nie przyjmie, Rolo się odsunie od piłki. O, nie no, nawet jak strzelę teraz gola jakimś cudem, to nic nie da. No strzelę pewnie, chyba że... Właśnie, ale teraz gościu podaje do bramkarza, o właśnie, albo się pokręci i poda zaraz do bramkarza. Ja już nie zdążę nawet mu odebrać piłki, nie? Nawet moi piłkarze to się nie kwapią, żeby pobiec tam, chociaż... Nie będzie z tego. To by nic nie dało, jak to mawia klasyk, to by nie dało nic i tak. Jeszcze Payet prawie władował, no 6-7 przegrywamy, ale... No meczek był dobry, kurde, tak mi szkoda tego meczu, nie wiem czy się nie spłakałem aż za bardzo na ten mecz. No ale dobra, no trudno, się pogra kiedy indziej i może się wygra. O, popatrzcie, Adeyemi już po 50 koła jest licytowany, także fajnie. Spojrzałem sobie do szybko na Foodbin i jest po 55 tysięcy, więc no mnie satysfakcjonuje, jakbym go za 61 koła sprzedał. No i widzowie, tak, no to nie jest koniec tego odcinka, koniec odcinka będzie za chwilę. To jest, o, Gabi zmiennokształtny, ale... Nie wiem, no może przy okazji się zrobi to zadanie. Co tu trzeba w ogóle? No to pewnie się zrobi. Odbierzemy sobie to wszystko, co możemy odebrać, otworzymy, a później zrobimy jeszcze 10 piłkarzy 8-4+ i do tego paczuchę z jednym tocem. Wymiennym oczywiście, no oby to był w końcu jakiś inny toc niż i to i jakieś inne placki. Dobra, co miałem odebrać, to odebrane. Proszę bardzo, dawaj tego Maguire'a. No serio, chcę go trafić, chcę go stestować. Będzie śmiesznie przynajmniej. Ekrany mamy bam. Sterling to nie będzie. Sancho 8-4, ale to chyba była paczka dwóch.
8.1 plus, ale to i tak nic nie zmienia, bo mam duplikat niewymienny, a teraz to za bardzo nie mam gdzie oddać, bo nie mam na tyle kart, żeby go przepalić o to, co bym chciał. 2.8.3 plus, walkout będzie, no, prawie. Już myślałem, że znowu Sancho i miałem się denerwować. Ale tych Anglików sypie, ty, teraz Grealish, był Sancho, był Vardy, to no nie widzę innej możliwości, niż dostać Maguire'a. Jak będzie Maguire dzisiaj trafiony, to się wydrę tak, że naprawdę, radzę wtedy ściągnąć słuchawki, bo to może być hit. No, tym razem nawet Anglika nie ma, ale za to jest walkout Dawida Alibaby. Chyba, że jest Anglik jeszcze poza nim. No, nie ma. 5 piłkarzy, 8-5 plus, razy 2. Tu może być ten Maguire. Albo jakikolwiek inny shapeshifter. No, albo Syf. Chris Rolo? Ani razu to nie jest Cristiano Ronaldo, nie? A chętnie bym sobie... Ej, są dwa! Co jest? Halo, halo policja! No to zostałem... perfidnie strollowany w tym momencie, ale no ten Roussillon wygląda naprawdę fajnie, ten El Nesri mniej fajnie wygląda, ten bardziej pod przepałkę, ale tym Roussillonem no chętnie bym zagrał, chętnie bym zestawał 5 gwiazdek sztuczek, ja lubię takich zawodników, co mają 5 gwiazdek na każdej pozycji praktycznie, jeżeli będzie się dało, to postaram się takiego zmieścić. Jeszcze raz, 5 piłkarzy, 8-5 plus, tak te shapeshiftery nie wyskakują, to ja nawet nie mam się co tu nastawiać, żeby tu cokolwiek dostać, ale Thiago Silva 8-6 to nie może być najlepsza karta, a jednak. No to jeszcze 2-8-6 plus i zmierzamy w stronę SBC. No, chyba tutaj nie będzie shapeshiftera. Serio? Podwójna 8-6 plus i taki zestaw? Ej, widzowie, coś tu się popsuło i nie było mnie słychać. Nie ma już tej rozbudowy? 10 razy 8-4 plus? Poważnie? Mi umknęło to, że... ta rozbudowa się kończy. No umknęło mi to, że ona się kończy. Kurde, to przepraszam, że oszukałem dla widza. Myślałem, że jeszcze ta rozbudowa będzie, ale no, przynajmniej sobie rozbudowę z Totsem zrobimy wymiennym. Pierwsza składowa siedziba. Ja to w ogóle czekam na kolejne wyzwanie, o kolejnego shapeshiftera jakiegoś, gdzie trzeba będzie przepalić po prostu 50, a czy przepalić 50, zrobić 50 rozbudów tych podwójnych 80+, to wtedy to zrobimy, będą fajne paczki i wleci kolejny foder, bo no, inaczej to chyba mi się nie chce tego grindować, szczerze mówiąc. Dobra, mamy zrobione, chyba nie przepaliłem tu nikogo, którego nie chciałem przepalić. No te karty z Bundesligi już przepalam, bo 4 mecze tym wygrałem i więcej tym grać nie zamierzam. No to otwieramy, otworzymy, zakończę film, trafimy jeszcze coś fajnego na koniec i coś pohandluję i spróbuję wygrać może tymi Saudyjczykami jeszcze coś przed jutrem, bo no kurde, chciałbym mieć to już zrobione, a no niby ciężko się gra, no mówiłem już, może lepiej by było poczekać do soboty wieczór albo niedzieli wieczór, żeby ktoś coś oddał, ale... no, no nie wiem, naprawdę, sam już nie wiem, jak to zrobić, żeby było dobrze, ale wiem, że paczka z Totsem na koniec dla widza, także proszę, coś, cokolwiek wartego, dobre końce, nie? Dobre końce. Znowu on? Nie, to nie jest znowu on! Tonali! Nice! Znaczy, no on nie jest jakoś teraz drogi, no szybko wejdę sprawdzić. W ogóle myślałem na samym początku, że to będzie Verratti, że Tonali ma Espedeba. No jakby to był Verratti, to byśmy mieli 164 tysiące, a za Tonaliego mamy, no 44 koła, więc w sumie, nawet więcej, 46. No to nie jest zły traf ogólnie, to jest naprawdę dobry traf, patrząc na to, ile można trafić syfu z tego, nie? Więc 25 koła więcej niż przeciętny traf z tej paczki jest warty. No a na dzisiaj, widzowie, to tyle. Ja się z wami żegnam, pozdrawiam cieplutko. Oczywiście pamiętajcie, filmy codziennie o 13:00 i widzimy się już jutro. Pamiętajcie o dealu z początku odcinka. Pa, pa.